Co tam, Paweł? Ty puszkę z piwem, a jeżeli nie spadnie. No. Teraz już nie popytam z Paweł, bo już ruszamy, wiesz? A tu na radiu, na tym kanale 23 na CV jest takie zamotanie, że po prostu masakra teraz. 200 samochodów jedzie. Dobra, dzięki. No wiesz co, wyjedziemy z Katowic, to się uspokoi, troszkę to ja zerknę na mapę i ten. Bo teraz startujemy właśnie, ruszamy, nie? Więc jest zamotanie. Ja tu jeszcze nagrywam film jakiś, wszystko na raz. Jak wyjedziemy z Katowic, to dam ci znać, czy na Pszczynę jedziemy. Generalnie będziemy się kierowali na Cieszyn. Galicie? Maja! Jest ustawiony. No zobaczymy, jak wyjedziemy z tego. O, racę odpalają chłopaki. Ty, zadzwoni Paweł do ciebie jak ten, jak wyjedziemy z Katowic. Dobra, to na razie. Paweł mówi, że możemy z Katowic wyjechać na Cieszyn, jechać dwoma drogami. Nie wie, gdzie zastanowić się, w Pszczynie, czy właśnie w jakiejś innym miejscu. Ja nie wiem, bo trzeba na mapę pewnie spojrzeć, ale to spokojnie, jak wyjedziemy, to spojrzymy na mapę. Na Facebooka swojego. O, do kredki wiesz. Powiem tam zrobię z tyłu, więc nie będzie. Nie wiem, ja sam je widzę, ostrości, nie mogę złapać. To polej. Nie no, gdzie? Czerwone jest? Jest. Jest, gdzie? Dwa. Nie no, gdzie? Tutaj TVN kręci, kurna, wiesz, na żywo. To ja kręcę, nie TVN. TVN tu gdzieś ma być. TVP. O, TVP. Czy jaka muzyka?
Co to? Pewnego dnia minąłem wszystkie bramki, sam już nie wiem jak. Wierzyłem, że mnie kiedyś szczęście spotka. No powiedz, jak dostałeś się do środka. Na krzywy ryj, na krzywy ryj, na krzywy ryj. Thank you.
Sorry, it's concrete. The sick and sick.
Dawaj do mnie!
bywa, że czasem ten cały świat zawali się. Woła ci, pęka już tu w oczy gaz, tam w plecy nóż. Gorzej jest, tym lepiej, pora uwierzyć w siebie. Zawsze czas spędzać miło, z kumplami wyjść na piwo. Póki jeszcze jesteś młody, życie nowe ma przeszkody. Cały świat staje ogonem, ty nie zbaczasz w inną stronę. Wystarczy już tekstur, to był piękny świat. Gdy otworzysz oczy, nigdy już nie będzie tak. Wszędzie pokój i porządek, a rzeczywistość inna. Co on może wiedzieć, skoro krew widział tylko na filmach? Nigdy nie mamy dość. To płynie tylko w naszych sercach. Najpiękniejszy gol. Nasz chuligański rock'n'roll. Koncerty, zimne piwo, dziewczyny, puby, mecz. Zacisnę czasem pasa, osiągnę to, co chcę. I zawsze mam przyjaciół, co wiele dla mnie znaczy. Nie zrezygnuję z tego, by spróbować żyć inaczej. Nigdy nie mamy dość. Płynie tylko w naszych sercach najpiękniejszy gol. Nasz chuligański rock'n'roll. Ale fiacior leci. Nagram go. Troszeczkę nie mogę złapać, ale próbuję. Odszedł jak strzała. Czyli co? Jak tu możemy komentarz dać? Albańskie autostrady. Nocą. Góra. Alabania. Było nas. Drodzy
właśnie to. Walizki bzdur mam stamtąd lecz, nie dosięgną chmur bagaż dla dwóch serc. A gdy jakiś most prosto w niebo wiódł, zawsze bliżej kilometrów. A jak długi jest? Dobra, jedziemy. Ja spadnę kierownicy, do góry się uchwycę, to pana mnie spodziewanie w jakiś zimny trans. I on się tak przemykał i wtedy żadna bryka i nie podskoczyć się mi nie ma żadnych szans. Moja żona mi mówi, że szybkość to mnie zgubi, a ja przymykam oczy i wyczuwam luz. I wrzucam tak jedynkę subtelnie jak dziewczynkę, unoszę lewą nogę z przekłoną i rusza wóz. Ja jestem odnotowym kierowcą zawodowym i dla mnie słowo słowa to jeden wielki pis. Tylko moja pomyka stereo, gra muzyka, to słowa na godzinę, to dla mnie to jest nic. Dzięki mnie w Europie poznali słowo szopę. Dam to panie, mi nie podskoczy nikt. Bo jestem odnotowym kierowcą zawodowym i stuwa na godzinę, to hańba jest i wie. Ona mnie nie rozumie, nie mogę zginąć w kumie, ja muszę zostać królem, to jest mistrzowska. Żona mnie nie rozumie, nie mogę zginąć w kumie, do jedna bohatera kreuje ślepy los. Ja jestem odnotowym kierowcą zawodowym i dla mnie słowo stuwa to jeden wielki pic. Prycha moja pomyka stereo, gra muzyka, a stuwa na godzinę, dla mnie to jest nic. To dzięki mnie było, a nie brali słowo szopę.
Ja cię nagrywam. Tylko nie rób drugiego planu. Bo z filmu się nie wykasuje. Masz tam wysokość włączoną? Sawik? 97, 950 metrów. Wysokość chciałem nagrać. Na jakiej jesteśmy? Bo robię mały filmik. To chcę teraz myskę dogonić, bo trochę poszli. No to jak to taki sprzęcie, taka wysokość? A jeszcze będzie wyżej to. Sawi, gdzie Nysa jest? On nie słyszy, kurde. Powiedz im przez radio, żeby pomachali nam, bo mają filmik. Andrzeju, pomachaj, kręcimy cię. Gdzie wszyscy się wytelą zawsze? Ale wszyscy! Jak ptaki. Tak. Potem jak patent Emanuela Fernanda Sawickiego zawiódł, pora na operację drugą. Lekarz Jean-Paul Cafel próbuje przywrócić życie Fiatu za pomocą butelki wody bądź pustki.
jebie szampem. Kurwa, przed jebaną godzinę śmierci gównem. Gównem, bardzo ciało. O, posiszane, kurwa. Jak Jezu! Zgniłe jajka. Zgniłe jajo, kurwa. Zgniłe jajo, powiem tak. Jajca zgniłe, kurwa. Dziura na dziurze. Zakręty, za którym ogólnie wdać. Co? Pana krajówka! Krajówka w Albanii! Idziemy już tak na trasę w połowie. Kurwica mnie wciąga. Jedzie kurwa. Szybkiego ruchu F8.
I miesza z benzyną. Ja odszedłem tam dalej, to się ciągnęło. Co pan sądzi na temat disco? Jak?
To może od razu byśmy kogoś... Disco. Mam dwie córki. Mam dwie córki, bardzo fajne stereo, bliźniaczki są. Wysokie, ładne po ojcu. I one... no są kłopoty przez to, co pan mówił? Disco. Właśnie przez to disco są kłopoty, bo one są młode, miały się uczyć. Tak. Jedna miała być lekarzem, bo to teraz są takie czasy, że w każdym domu by się przydał lekarz. Tak. Druga miała być adwokatem. Czemu? No bo też by się przydał adwokat w każdym domu. No tak, no. A one się wykoleiły i pracują teraz na PKP. I cały czas chcą tego, no jak on się nazywa? Disco. I jedna powiedziała, że jest z nim w ciąży. Nie, my się chyba nie rozumiemy, bo ja mówię disco. I cała ulica zamiast mówić Marysia, Krysia, to mówi laski na nie. Ale ja mówię, chcieliśmy rozmawiać o disco, nie o rodzinie. No to mówię. A mówi pan, że... No dobrze, to pan, ma pan córki, a gdyby pan miał syna? Mam. Ach, ma pan, tak? Tak. I co, też jest disco? Nie, we wojsku. Dlaczego pojechałeś na Sombol? No tak. Dlaczego nie zostałeś w domu? Pojechałeś na Sombol? Pojechałem. A ty? Dlaczego pojechałeś na Sombol? Dlaczego? Bo mi się podobało.